Centrum Projektowe Fraunhofera zorganizowało polsko-niemieckie seminarium na temat wytwarzania i recyklingu kompozytów. Wiemy, że jest to tematyka bardzo przyszłościowa, ponieważ wytwarzanie materiałów o takich złożonych strukturach jest na pewno wyzwaniem dzisiejszej innowacyjnej gospodarki i ona będzie na pewno się opierała na właśnie takich materiałach, materiałach, które powinny także być lekkimi materiałami ze względu chociażby na ochronę środowiska i transport takich materiałów, ale chcemy także już dzisiaj myśleć o tym, co zrobimy, gdy te innowacyjne materiały, które dziś produkujemy, staną się odpadem w przyszłości. Musimy znać technologie recyklingu, musimy je próbować poznawać, ponieważ one dzisiaj też nie do końca są rozpoznane i wdrażać. Bardzo jestem zadowolony z udziału w seminarium polsko-niemieckim dotyczącym wytwarzania i recyklingu kompozytów. Jest to jeden z ważnych tematów, można powiedzieć, cywilizacyjnych, dlatego że dotyczy możliwości zastosowania nowoczesnych kompozytów hybrydowych, czyli łączących właściwości tworzyw polimerowych i metali, w celu zmniejszenia masy, a więc jeśli zmniejszamy masę, to redukujemy na przykład zużycie paliwa w samochodzie, a to się przekłada na obciążenie środowiska emisją CO2, więc ta tematyka jest niesłychanie ważna i jestem zadowolony również dlatego, że uczestniczą w nim przedstawiciele Technicznego Uniwersytetu z Chemnitz, który właśnie w wytwarzaniu, projektowaniu struktur lekkich, elementów lekkich jest wiodącą jednostką w Europie, a być może nawet na świecie. Veranstaltung vom Fraunhofer Projektcenter und der Universität Opole wie heute zum Thema Produktion. Takie spotkania jak dzisiaj, zaaranżowane przez Centrum Fraunhofera we współpracy z Politechniką Opolską, są bardzo interesujące, gdyż w głównej mierze skupiają się na temacie dzisiejszego spotkania. Wytwarzanie i recykling kompozytów, na tematy, które łączą naukę i przemysł, ale również młodych, którym musimy wskazać, jak powinna wyglądać przyszłość związana z tym obszarem materiałowym. Deshalb bedeutet das auch, deshalb kommen wir auch her und stellen unser Wissen, soweit wir es können, auch vor. Also es ist insgesamt ungemein wichtig, dass man sich bei solchen Veranstaltungen. Obecną udało nam się stworzyć między Opolem, Bydgoszczą a Chemnitz bardzo ciekawą sieć współpracy i zaangażowanych naukowców, którzy rozwiązują różne zagadnienia, jak na przykład temat utylizacji zużytych opon. Staramy się wspólnie ten temat analizować i znajdować rozwiązania. Universitäten in Opole und Bydgoszcz. Dazu zählt zum Beispiel ein sehr großes internationales Forschungsprojekt, bei dem wir uns um das Recycling von Altreifen kümmern. Und solche Zusammenarbeiten und Kooperationen gilt es aufzugreifen und in Zukunft noch viel mehr zu verstärken.